Cześć, z tej strony Paweł Salamucha. Mam do Ciebie ogromną prośbę. Otóż, po słuchaniu tej audycji, bardzo Cię proszę, abyś zostawił jakiś ślad po sobie. Może to być łapka do góry, dołu, komentarz. Takie działania pozwalają mi, jako twórcy internetowemu, docierać z tym materiałem do szerszej grupy osób. Z góry Ci za to dziękuję i zapraszam do słuchania kolejnego materiału, który dla Ciebie przygotowałem. Witam Cię w kolejnej audycji z cyklu Polski Wall Street na falach radiowych w kontestacji. Dzisiaj temat, który często jak bumerang powraca do mnie, czy to w indywidualnych konsultacjach, czy ogólnie tam podczas różnych konferencji, spotkań z inwestorami, a dotyczy on profesjonalnego rachunku maklerskiego albo biura maklerskiego, domu maklerskiego, ale generalnie chodzi o to coś, dzięki czemu możemy inwestować na rynkach. I już jak się okazuje troszeczkę temat wyewoluował, ponieważ o ile kiedyś zazwyczaj były pytania tylko dotyczące rynku akcyjnego, czasami szeroko pojętego Forexu, tak teraz inwestorzy stali się jeszcze bardziej wymagający i... Pytają również o możliwości inwestycji na różnego rodzaju kryptowalutach, na futuresach na kryptowaluty, na inne, inne różne instrumenty, które oferują nam rynki finansowe. W związku z tym, też zdecydowałem się odświeżyć nieco moją starą audycję sprzed dwóch lat, gdzie mówię o takich pięciu kluczowych elementach związanych z posiadaniem dobrego konta albo dobrego rachunku maklerskiego. I postanowiłem je nieco zaktualizować i w tej chwili właśnie na ten temat kilka zdań chciałbym powiedzieć. A więc pierwsza sprawa, która najczęściej pojawia się wśród wielu inwestorów takie pytanie no to koszty transakcyjne jakby to był pierwszy najważniejszy element no bo ponieważ kiedy czytamy różne książki e, dotyczące inwestowania no to często możemy usłyszeć takie stwierdzenia jak poślizgi cenowe jak koszty transakcyjne no i to często odstrasza wielu inwestorów albo tworzy pewien parametr decyzyjny na temat konta. No a więc tutaj trzeba zwrócić uwagę, że w dobie kiedy mamy do czynienia już z internetem i wszechobecnym handlem online, te koszty transakcyjne zostały bardzo mocno uszczuplone, zniwelowane wręcz. Same poślizgi cenowe nie zależą tyle od konta maklerskiego już, co od obrotów instrumentów, w które zdecydowaliśmy się inwestować, a więc te elementy związane Albo opisywane często w tych książkach sprzed 2000 roku, no już troszeczkę się zdezaktualizowały, a więc w mojej ocenie są to elementy, e, tak jak się prowadzi biznes, a więc jakieś tam kosztowe, które z siłą rzeczy nie powinny być rozpatrywane w aspekcie kwot jeden do jednego, ale naszej aktywności na rynku. Ponieważ jeżeli ktoś się e, specjalizuje, w handlu na rynku akcyjnym i jest inwestorem długoterminowym, a więc on nie chce codziennie spekulować, kupować, sprzedawać, ale myśli o zakupie, no to w jego wypadku te koszty transakcyjne przechodzą na trzeci albo nawet czwarty tor. A w przypadku inwestora, który codziennie myśli o day tradingu, tak, czyli codziennie będzie kupował, sprzedawał, no to może to mieć jakieś znaczenie. A więc w tym wypadku dobrze zadane pytanie i odpowiedź powinna wynikać z kontekstu. Jakim chcesz być inwestorem? I to jest pytanie, bo jeżeli twoja aktywność będzie wysoka, no to już tutaj te szukanie kosztów, a w zasadzie ich mi minimalizacja ma jakiś sens. Natomiast w przypadku, jeśli jesteś inwestorem długoterminowym, już nie do końca. Ale jeśli już mówimy o tych kosztach, no to tak jak mówiłem przed momentem, w dobie informatyzacji. Te koszty bardzo mocno się zrównały ze sobą. I generalnie jest taka zasada, że koszty transakcyjne wynoszą od 0,2 do 0,4%, ale nie mniej jak 3 do 5 zł. Co to znaczy? Polega to mniej więcej na tym, że jeżeli inwestujesz kwotą, z której koszt transakcji będzie wynosił 5 zł i powyżej, Czyli te 30 przełoży się na te 5 zł i powyżej, to wtedy będziesz e, taksowany tak, e, z tej kwoty do 0,3%. Natomiast jeśli zdecydujesz się inwestować, na przykład masz 200 zł, to w tym wypadku 0,3% z tych 200 zł daje nam jakieś 60 groszy. A więc w takiej sytuacji zostanie ci naliczona prowizja 5 zł. Tak? A więc to już może Ci pokazywać, że jeżeli będziesz inwestował zbyt małymi pieniędzmi, to już w tym wypadku będziesz no, w nieco trudniejszej sytuacji, ponieważ, żebyś mógł wyjść na zysk, no to musisz zarobić kilka, kilkanaście, a nawet czasami kilkadziesiąt procent. A więc tu ta kwestia zaangażowania, że e, te koszty transakcyjne patrzymy nie tylko przez pryzmat. Jeden do jednego cyferek, tak jak widzimy w różnych tabelkach, że tutaj płacimy 3 zł, tam 5, ale patrzymy przez pryzmat naszej aktywności rynkowej i instrumentu, w który zdecydowaliśmy się zainwestować. Tak? kolejna sprawa, możliwość otwierania takich rachunków, na których będziemy mieli przekrój różnych instrumentów inwestycyjnych. Tak, czyli mówimy tutaj o akcjach obligacjach, kontraktach terminowych, kontraktach na waluty i tak dalej, i tak dalej. Co tam obrót opcjami, nie? To w tym wypadku ja powiem szczerze, że o ile wcześniej miałem jedne Jeden dom maklerski, w którym trzymałem wszystkie swoje aktywa. Tak teraz troszeczkę go wyspecjalizowałem. Tak? I na przykład, jeżeli znowu jesteś inwestorem, który rozpoczyna swoją przygodę inwestycyjną, to być może konto w Interactive Brokers, gdzie za założenie konta, czyli twoje, Twój depozyt musi wynosić przynajmniej 10 tysięcy dolarów i związane jest też również to z, z dochodami stamtąd, że będzie one troszeczkę inaczej rozliczane. Tak? Czyli sam będziesz musiał sobie wyliczyć, ponieważ domy maklerskie, które nie są zarejestrowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tam nie mają obowiązku wysyłania ci pit -u. a więc masz zazwyczaj listę swoich transakcji, gdzie musisz sam zliczyć, czy wygenerowałeś zysk, lub stratę, i z tego, z tego się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. Natomiast, tu w tym wypadku, jeżeli jesteś inwestorem dopiero rozpoczynającym, no to szukałbym jednak brokera albo domu maklerskiego jakiegoś lokalnego zarejestrowanego w Polsce, ponieważ no tu roz, rozwiązujemy ten problem związany właśnie z rozliczaniem się z Urzędem Skarbowym. No i tutaj mogę Wam zasugerować, ja osobiście do rynku akcyjnego wykorzystuję Bośbank. Tak, wiem, że ostatnio mają tam swoje jakieś perturbacje, chcą go rozszarpać. I czy się, miałem nawet pytania, czy się nie boję tego? Nie, nadal się nie boję. Ustawa gwarantuje mi bezpieczeństwo moich aktywów, zarówno tych finansowych, jak i akcyjnych. A więc, jeżeli coś by się stało z tym domem maklerskim, to moje środki w całości zostaną przetransferowane do innego domu maklerskiego, do którego sobie zażyczę. Natomiast Biorąc pod uwagę to, na co ja bym szczególnie zwracał uwagę na początku, no to przede wszystkim, jakim chcę być inwestorem. Czy myślę o długoterminowym rozgrywaniu sytuacji, tak? czyli myślę tutaj o rynku akcyjnym i kupowaniem na dłuższe swingi tak zwane, czyli w perspektywie kilku tygodni, nawet do kilku miesięcy, a nawet na lata, no to w tym wypadku myślę, że ten dom bossa, PL jest całkiem przyzwoity, naprawdę spełnia on, on moje wszystkie oczekiwania, jeśli chodzi o rynek lokalny, tak? kiedy mam na myśli kupowanie akcji, sprzedawanie akcji. Natomiast jeśli szukam czegoś, e, ja zawsze mówię takiego do spekulacji, a nawet jeśli jestem początkującym inwestorem i tak naprawdę nie wiem jeszcze, czy, czy te giełda, czy te rynki finansowe to jest coś, co jest mi przeznaczone, z czym chciałbym związać swoją przyszłość, a więc powiedzmy, mam na myśli transakcję z kwotą tam 1000, 2000 na początek, to tutaj ja osobiście korzystam z usług XTB, ponieważ tam mam możliwość i dostęp do innych instrumentów w postaci CFD. I teraz może pojawić się wielki lament, nie, że te CFD to jest dziadostwo, że to jest opium dla ludu i, i w ogóle masakra, kto to dopuścił do handlu. I tutaj chciałbym to sprecyzować, ponieważ tak, to prawda. Produkty CFD są produktami własnymi brokerów. Czyli one nie mają takiego ekwiwalentu i tych wszystkich praw, które. Uzyskujemy, będąc posiadaczami chociażby certyfikatów, czy kontraktów terminowych, czy akcji konkretnych, tak? czyli prawa do dywidend i tak dalej. No, ale też zwróć uwagę, że dzięki temu, że masz dostęp do produktów CFD, to możesz też inwestować w różne te instrumenty za ułamek ich wartości. Czyli zobacz, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że kontrakt na indeks WIG20, ten najpopularniejszy na polskiej giełdzie, który ja osobiście rozgrywam korzystając z platformy bossa.pl, tam depozyt w chwili obecnej wynosi 3200 zł i to jest jakby coś, co ja muszę posiadać, żeby być dopuszczonym do handlu, tak? Koszt prowizji 9 zł za otworzenie i 9 zł za zamknięcie jednego kontraktu. W przypadku, kiedy to są moje pierwsze kontakty z rynkiem albo tak naprawdę chcę go wyczuć, chcę posprawdzać, potestować, czy teoria, którą posiadam, jest w porządku, czy, czy jest w praktyce ja będę w stanie na tym zarobić to mogę faktycznie czynić to przez wykorzystanie tego instrumentu bezpośrednio na giełdzie. Ale z doświadczeń prywatnych i ludzi, z którymi współpracowałem, ja wielokrotnie widziałem, ponieważ ja często pierwsze transakcje realizuję ze swoimi słuchaczami, tak żeby oni się czuli pewnie, i widzę, że kiedy im tłumaczę jakieś procesy rynkowe, że tu się dzieje to, tu się dzieje tamto. I do tego wykorzystywałem usługi na Boźbanku, to zauważyłem, że oni zamiast mnie słuchać, że to się dzieje, to tamto, to skupiali się na pieniądzu. Tak? Czy oni zarabiają w tym momencie, czy tracą? tak? No bo umówmy się, kiedy inwestujemy, no, możemy robić to na kartce papieru i kombinować, że tutaj otworzyłem kontrakt na pozycji 230 punktów, a teraz wzrosło, to bym zarobił tyle i tyle. Może i tak, ale w praktyce zdecydowanie łatwiej i bardziej. Yy, sensem jest to robić jednak z jakąś tam gotówką. No i w wypadku, kiedy robiliśmy to na BośBanku, no to niestety angażowaliśmy w duże pieniądze, tak, bo 3200 na to, żeby się dopiero przekonać, to dla niektórych to są zbyt duże kwoty. I każdy punkt jest nominalnie wyliczany po 20 zł, a więc momentalnie działo się tak, że otwieraliśmy pozycję, rynek wzrastał w naszym kierunku, zarabialiśmy stopień, 160 zł, powiedzmy, i to była oczywiście nadal pozycja otwarta, i człowiek zamiast mnie słuchać, co mam mu do przekazania, to się wpatrywał w te pieniądze. A więc przerobiłem trochę ten swój kurs w taki sposób, żeby człowiek jednak mnie słuchał. I teraz wszystkie lekcje takie praktyczne. Kiedy pokazuje, co to jest, jaka jest formacja, jak to działa, jak nauczyć się handlu, jak funkcjonować, bo też bardzo ważna sprawa, dostaję czasami pytania, co tam dzisiaj rozgrywamy Paweł. Nie? Ale ja też nie jestem człowiekiem, który przywiązał się do komputera, do wykresu i siedzi. Jeżeli mam plan i jakąś strategię na dzisiejszą sesję, to faktycznie możesz mnie spotkać przy komputerze, tak? Pilnuję jakiejś pozycji, staram się znaleźć ten optymalny moment transakcyjny. Natomiast kiedy nie wiem, co się dzieje na rynku, bo jest sytuacja niepewna, bo wszyscy o czymś mówią, a takie, kiedy wszyscy o czymś mówią i coś wydaje się oczywistego, zazwyczaj jest czymś niepewnym, takie momenty rynkowe nauczyłem się omijać. Dlatego też, jeżeli myślę o tym, żeby kogoś komuś pokazać, o co chodzi w inwestowaniu, nauczyć go takiego kup, sprzeda, podejmowania decyzji w szeroko pojętym znaczeniu, to robię to na platformie XTB. Dlaczego? Bo ten sam instrument, czyli kontrakt na indeks, tylko przy wykorzystaniu właśnie produktu CFD kosztuje mnie w depozycie nie więcej jak 50 zł, a za każdy punkt złoty 20. Zł. Ja wiem, może od razu na tym się nie dorobisz, ale to jest ten element, o którym chciałbym, żebyś miał świadomość, że jest to czas, w którym będziesz się edukował. Oczywiście u tego samego brokera możesz otworzyć realne kontrakty. I możesz grać za te 3000 w depozycie i te 20 zł, plus minus, tak, za każdy punkt albo zarobku, albo straty. Tylko, że chciałbym, żebyś zwrócił uwagę, że jesteśmy na różnych etapach rozwoju. Jeżeli jesteś inwestorem, który ma już doświadczenie, to zazwyczaj nie będziesz słuchał tej audycji, no bo już sam doszedłeś do swoich wniosków. Ale jeżeli jesteś na początku swojej drogi, to wydaje mi się, że zbyt drogi dobór instrumentu, który jest oferowany przez różne biura maklerskie, tak? Może wybić ci zęby na dzień dobry i zniechęcić cię całkowicie do rynku. A więc tutaj też ten taki balans finansowy, czyli nie tych pozycji, albo nie branie zbyt drogich instrumentów na klatę jest całkiem wskazany, bo tak jak już wspominałem, masz czas na to, żeby się nauczyć. No umówmy się, jeśli mamy jedną lekcję i z tej lekcji w sposób praktyczny możemy wygenerować jakiś tam delikatny zysk, który pokaże nam, czy mamy rację, czy nie mamy racji, ponauczy nas, w jaki sposób podejmujemy decyzje, czy się stresujemy, a jednocześnie wymusi na nas delikatne zaangażowanie. To jest w mojej ocenie bardzo korzystna relacja do zysku. Kolejna sprawa, która jest też brana pod uwagę w momencie, kiedy. Decydujemy się wybierać jakieś konto, czyli opłata za otwarcie i prowadzenie rachunku maklerskiego. Musisz mieć świadomość, że rachunki maklerskie to nie są te, jak te oferowane nam do prywatnych rozliczeń, tak, tego życia codziennego. Rachunek. Maklerski służy jedynie do inwestowania na giełdzie, a więc nie otrzymasz do niego karty bankomatowej, z której będziesz mógł pobierać pieniądze albo za nie, nią za coś zapłacić. Oczywiście masz stały dostęp do swoich pieniędzy, w dowolnym momencie możesz je wypłacić z rachunku maklerskiego, więc tutaj nie ma problemu, ale w związku z tym, czy mamy obowiązek, albo czy opłaca się mieć konto. Prywatne, te rozliczeniowe z kątem maklerskim w jednym banku albo w jednej instytucji finansowej. No jak wspomniałem na samym początku, ja mam trzy rachunki maklerskie i każdy będzie mi służył do czegoś innego. Ja bym postawił na profesjonalizację. Czyli jeżeli na przykład mamy jakiś bank, który zauważył, że jego klienci często pytają się go o rachunki maklerskie, to on w takiej sytuacji jak najbardziej udostępni im możliwość inwestowania na giełdzie. Problem pojawi się jedynie w cenach, które będą przedstawiane i temu potencjalnemu klientowi, no i w jakości usług, które oferuje dana instytucja finansowa. Bo jeżeli ona nie jest wyspecjalizowana, to no niestety jakość tych informacji będziesz miał troszeczkę gorszą, co z kolei może się przekładać na Twoje dodatkowe zyski, albo też dodatkowe ponoszone straty. Ja sam zauważyłem w pracy z jednym ze swoich słuchaczy, kiedy on mi pokazywał wykresy oferowane mu przez bank, w którym miał jednocześnie konto prywatne i założył sobie do tego konto maklerskie. I niestety z wielkim smutkiem to muszę stwierdzić, że te wykresy były wybrakowane. Tak? Brakowało pewnych elementów w postaci jednej świeczki albo jakiejś ceny, do jakiegoś poziomu ona nie dochodziła, a w realnym rynku tak się wydarzyło. No i w momencie, kiedy definiujesz swój moment zakupowy, szukasz precyzyjnej informacji, gdzie kupić, gdzie sprzedać tak? czyli jakiś tam punkt w oparciu o siatkę Fibonacciego, czy czegoś inną metodologię to może mieć i ma ogromne znaczenie, żeby ta jakość. Informacji, którą posiadasz do analizy, była jak najbardziej wiarygodna. No umówmy się, operujemy na cyfrach. A więc wyobraź sobie teraz matematyczne zadanie, które, w którym brakuje pewnych elementów i masz osiągnąć pozytywny wynik. No wiesz, że jest to niemożliwe. I tak samo jest to niezwykle trudne na rynku, jeśli mamy niepełne informacje źródłowe, na bazie których musimy podejmować decyzje inwestycyjne, ponieważ wynik tych decyzji jest jak najbardziej autentyczny dla ciebie. Na co jeszcze war, warto zwrócić uwagę? No, często pojawia się też taka, takie stwierdzenie, że jeśli coś jest za darmo, to jest na pewno gówniane albo słabej jakości. Nie no, pamiętaj, że firma, która oferuje ci dostęp do handlu, jest zwykłą działalnością gospodarczą, oczywiście koncesjonowaną, zabezpieczoną w różnych instytucjach, lepszych i gorszych, ale chodzi mi o to, że oni są nastawieni na zysk. No i zdają sobie sprawę, że im więcej tych inwestorów zgarną do siebie, tym większe mają prawdopodobieństwo na osiągnięcie swoich celów finansowych. Czyli generujemy jak największą liczbę Kontaktów, lidów, klientów i obsługując ich, zarabiamy. A na czym zarabiają takie biura maklerskie? No w pierwszej chwili na obsłudze naszych transakcji na giełdzie. Tak? Każda transakcja generuje prowizję zakupu, sprzedaży to są realne zyski. Na które nastawiają się biura maklerskie. A więc warto ich po prostu, warto dla nich ściągnąć nas, jako inwestorów, do jednej zagrody i sukcesywnie nas obsługiwać. Tak. Potem, oczywiście, są dodatkowe usługi, typu jakieś tam zielone pakiety, gdzie możemy dostać dostęp do większej ilości wycen, jakieś rekomendacje i te różne rzeczy, ale też jakby indywidualna sprawa i oferta poszczególnych domów maklerskich. Też ważnym elementem, na który chciałbym, żebyś zwrócił uwagę, to bezpieczeństwo Twoich pieniędzy. A więc z jednej strony chodzi mi o Komisję Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny i wszystkie te ustawy, pod które podlegają wszystkie dobre biura maklerskie, tak? Te, które wam tutaj o których mówię, faktycznie podlegają, a więc tutaj jest, jest nasze kapitały są bezpieczne, ale też na co chciałbym, żebyście zwrócili uwagę przy różnych decyzjach, no, na wypłacalność środków. Tak? Ja akurat we wszystkich tych trzech instytucjach nie miałem najmniejszego problemu z odzyskaniem swoich pieniędzy. Nie miałem tworzonych jakichś górek albo jakichś tam dodatkowych wymogów w postaci przesyłania dodatkowych dokumentów, że ja to jestem ja i naprawdę chcę te pieniądze wysłać. Nie, formalności, które są realizowane podczas rejestracji, też bardzo ważna sprawa, ponieważ właśnie to nam pokazuje, jak broker albo jak dom maklerski będzie nas e, traktował. No bo, bo umówmy się, jeśli dostajesz taki komunikat, że otwórz u nas rachunek, wystarczy, że podasz maila i wpłacisz pieniądze, no to umówmy się, maila w każdej chwili możemy sobie z, założyć taki, jaki nam się żewnie podoba. No wpłaty możemy też zrobić z Paypala, czy z różnych innych kont. I jeżeli tylko to wystarczyło brokerowi, żeby żebyś mógł Rozpocząć handel na rynku, no to nie zdziw się, że później będziesz miał problem z odzyskaniem swoich pieniędzy. Normalna, szanująca się instytucja finansowa, która szanuje przepisy, siłą rzeczy wymusi na tobie, bo nie będzie mogła robić z tobą interesów w inny sposób, żebyś wysłał mu. Swoje dokumenty tożsamości potwierdzające, że Ty jesteś tą osobą. Oczywiście, też będziesz musiał zrobić przelew finansowy, żebyś miał za co inwestować. No ale to, z kolei, to w jaki sposób oni nas potraktują, później. Będzie nam owocowało, że nie będziemy mieli problemu z tym, żeby te pieniądze wypłacić. No ja nie mogę się wypowiadać za wszystkie domy maklerskie i biura brokerskie. Tak? w tym wypadku ja mogę powiedzieć o tych trzech, że nie mam problemu najmniejszego z wpłatą, wypłatą środków z tych kont, a więc, a więc jak najbardziej sobie z tego korzystam. Intuicyjność platformy, to jest temat już wewnętrzny, ponieważ, no jak wiecie, do wszystkiego człowiek jest w stanie się przekonać, aczkolwiek im bardziej intuicyjna i tworząca mniej problemów, tym lepiej dla nas, tak? Akurat one są wszystkie bardzo podobne do siebie. A więc to jest tylko kwestia przyzwyczajenia, to do czego nauczymy, się, z czego nauczymy się korzystać, na co będziemy zwracać uwagi i to wejdzie nam w krew, i automatycznie nie będzie to w przyszłości tworzyło nam żadnych barier ani problemów. Kolejna sprawa dostęp do rekomendacji. Tu też wielu inwestorów o to pyta, a ja Wam powiem z własnego, prywatnego doświadczenia oraz ludzi, z którymi miałem okazję rozmawiać i którzy też zarabiają pieniądze na rynku, my nie korzystamy z żadnych rekomendacji ani żadnych takich alertów czy sygnałów rynkowych. No, wiadomo każdy płaci te frycowe, giełda mówi się, że jest to ostatnia ostoja kapitalizmu, a więc skoro coś tam funkcjonuje, to znaczy, że jest na to nabywca tak, czyli biura maklerskie tworząc takie rekomendacje, nie tworzą ich dlatego, bo wypada, tylko dlatego, że są nadal grupy klientów, którzy z tego korzystają. O samych rekomendacjach kiedyś nagrałem audycję, więc możesz ją odnaleźć, co na ten temat myślę, ale chodzi mi o to, że jak najbardziej takie się pojawiają. W niektórych e, instytucjach finansowych są one płatne, nie inny, w innych bezpłatne, a więc tutaj. Jest to czymś, coś standardowego, nie? że tak się wyraża. Ważnym też elementem dla wielu, o dziwo, jest aplikacja mobilna. I tutaj też dostałem pytanie, która aplikacja jest najlepsza. I znowu, jeżeli myślisz o tym, żeby inwestować za pomocą telefonu, co jest teraz bardzo popularne, bez jakiegokolwiek kontaktu z wykresem albo z jakąś informacją rynkową, która mogłaby mieć wpływ na Twoją decyzję, no to życzę powodzenia, ponieważ sama cena w tym momencie, kiedy powiem Ci, że coś kosztuje 29 zł, ale nie mając żadnej perspektywy historycznej, ona ci nic nie powie. No bo zobacz, 29 zł z perspektywy 150 wydaje się kwotą niską, ale z perspektywy 5 zł bardzo wysoką. A więc musisz mieć jakiś kontekst rynkowy, który jesteś w stanie zweryfikować. I jeżeli ktoś ogląda wykresy, bo ja jestem przedstawicielem e, w analizy technicznej, tak? Ja opieram swoje decyzje w oparciu o analizę techniczną, a więc, a więc tutaj mogę powiedzieć na swoim przypadku, że gdybym miał podejmować decyzję i szukać informacji na swoim telefonie, choć faktycznie tutaj aplikacja XTB daje taką możliwość, tak samo mam zainstalowaną w telefonie BOSSE, i faktycznie na tych dwóch aplikacjach mam możliwość obserwacji wykresów, no ale szkoda mi wzroku. I to powiem autentycznie, po prostu szkoda mi wzroku. Ja aplikację na telefonie wykorzystuję tylko i wyłącznie w momentach, kiedy nie mam dostępu do komputera, a muszę coś kupić, muszę coś sprzedać, i te transakcje mam wcześniej przygotowane. Czyli nie ma takiej u mnie sytuacji, że ja, wiecie, wejdę sobie do biura, usiądę, odpalę sobie telefon albo gdzieś na łące, pobajerujmy po sobie trochę, na łące albo na plaży <laughs> i właśnie wysiadam z mojego kabrioletu i sobie wyciągam telefon i sobie pomyślałem, że teraz zagram. No musiałbym być skończonym debilem, tak? No bo pamiętajcie o tym balansie w życiu. Kiedy jest czas na odpoczynek, jest czas na odpoczynek i nie zawracam sobie głowy tym, co się dzieje na rynku. Kiedy jest czas na pracę na rynku, Wtedy jest czas na pracę na rynku. Ja do tej pracy się przygotowuję. Natomiast kiedy na rynku nie ma żadnych sygnałów zakupowych, to znajduję sobie przestrzeń, w której też mogę coś, w czymś popracować. Czy to praca w ogrodzie, spędzenie czasu z dziećmi, czy też w jakichś innych zawodowych moich zajęciach, tak? dnia codziennego. I tu w tym wypadku aplikacje służą mi jedynie do tego, że, ok, chcę kupić, ale nie mam laptopa przy sobie. To wtedy kupuję, chcę sprzedać, ale nie mam laptopa przy sobie. To wtedy sprzedaję. W innych sytuacjach, z tego nie korzystam w ogóle, ale co jest ważne w aplikacjach, no żeby się nie zacinały, żeby ten dostęp do informacji był online, tak, żeby to cały czas było fajnie, aktualizowało się, odświeżało. Tutaj akurat mam te dwie aplikacje, ponieważ no na rynku polskim korzystam tutaj z brokera XTB i BOSCA.pl. I tutaj w obu tych wypadkach nigdy nie miałem żadnego problemu. Jeśli chodzi o Interactive Brokers, tam nie mam żadnej aplikacji, ale to jest rynek amerykański i tam mam zupełnie inny charakter moich transakcji. Tam są transakcje długoterminowe, dywidendowe, a więc w tamtych sytuacjach ja nie mam takiego nacisku, że ja muszę teraz szybko podejmować decyzję. Tak? To wszystko jest jakby planowane z dłuższym terminem. A więc, żeby spuentować całą tą audycję, ja, jeśli bym teraz miał wybierać jakiś rachunek, to przede wszystkim zastanowiłbym się nad tym, czego oczekuję, na jakim etapie jestem i co chcę osiągnąć. Bo na samym początek myślę, że XTB przecudownie. Będzie sprawdzało się, nie? jeśli chodzi o to, żeby potestować, posprawdzać, pouczyć się. Natomiast jeśli potem myślę o jakimś szerszym kontekście, no, ja mam też pewnego swego rodzaju przyzwyczajenia, a więc, żeby być tutaj szczerym, no, rynek akcyjny zawsze będzie dla mnie realizowany jedynie przez konto związane z Bośbankiem. Jeśli chodzi o rynek zagranicznych akcji, no w tym wypadku. Ja brałem pod uwagę na początku rozegranie ich w oparciu o konto oferowane przez Boźbank, no ale ostatecznie wywoluowałem na Interactive Brokers i tu trzeba też jakby tak jak mówię, sumiennie zastanowić się. I jeżeli masz jakieś pytania dotyczące tego konta, albo naprawdę nadal nie wiesz, które konto wybrać, no to zachęcam do tego, żebyś się odezwał do mnie, postaram się coś odpowiedniego dla Ciebie doradzić. I pomóc Ci w tej decyzji. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie tego materiału i do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Pozdrawiam, Paweł Salamocha! Cześć!